rozpoczynamy nowy sezon Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych. Na inaugurację gościmy dzisiaj w Gnieźnie, gdzie Urbis MKS podejmować będzie mistrzynię Polski KGHM MKS Zagłębie Lubin. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Grały też ze sobą towarzysko przed tym sezonem i też dwa razy wygrało Zagłębia. Teraz Karim Bujnochowa. Bujnochowa, złe podanie, ale ratują mieciowe piłkę. Michalak zdobywa tym razem trafienie. 2-0. Hartmann, teraz dużo miejsca i jest pierwsze trafienie Justyna Świerżewska. Bujnochowa jeszcze raz z tej pozycji, no ale praworęcznej zawodniczce z prawej strony nie jest tak łatwo zdobywać. Zych do skrzydła, dobre wyprowadzenie skrzydłowej jest trafienie, ale Adrianny Górnej. Świerżewska. Hartmann, dobry rzut, dobra akcja, wszystko rozegrane w tempo. Pojawiła się Nurska na prawym rozegraniu, ale teraz niedokładne jej podanie. Świerżewska, Nurska. Hartmann, dobry rzut, no, rozegrała się Malwina Hartmann i drugie trafienie z rzędu. Zagłębie chce przyspieszać, grać szybko, ale teraz wreszcie dobry powrót do obrony MKS-u. Hartmann. Nurska, świetnie tam złapana w obronie. Jest biegnięcie na koło, ale Maliczkiewicz jeszcze raz. Fenomenalnie. Bujnochowa, Zych. Macza do Matieli. Ona ma taką łatwość mijania pierwszej linii. Bujnochowa, no i znowu, gdzie była obrona, można się zapytać. Trzecie trafienie, czwarte już, przepraszam, Karin Bujnochowej. W obu poprzednich spotkaniach, w poprzednim sezonie ponad 40 bramek Zagłębie zdobywało z MKS-em. Dzisiaj na to raczej się nie zanosi. Zych. Świetnie, teraz na koło. Rozpracowana obrona. Kiszczyńska. Hartmann. Kiszczyńska. Nurska, ale złe podanie do Nurskiej. Nie mogła już tutaj skutecznie oddać rzutu. Jeszcze pusta bramka. Nie, fantastyczna akcja. Maliczkiewicz. Michalak, cóż za trafienie, podanie, złapa w powietrzu Michalak tą bramkę, tą piłkę, przepraszam, zdobywa bramkę. Wow, ale akcja na zakończenie pierwszej połowy. Ciekawe teraz ustawienie tej piątki w ataku. Romis, macza do Matieli, Zych. Zych, ale już łatwo teraz uciekła. Sygnalizacja gry pasywnej. Szarkowa wyszła w górę i zdobywa bramkę. Swoją pierwszą. Simona Szarkowa. Zych. Macza do Matieli. Szarkowa do skrzydła. Grzyb. Skutecznie. Odwróciły akcję. Szarkowa. Bujnochowa, przepraszam. No i teraz Promis skutecznie. Do skrzydła. Przywara. Bujnochowa. Nochowa urwała się rywalką i zdobywa szóstą bramkę. Szarkowa. Szarkowa, zaskakujący rzut. I Simona Szarkowa zdobyła swoją drugą bramkę. Znowu złe podanie, strata piłki. Przywara. Jureńczyk i ona także. Już jako 12 wpisuje się na listę strzelczyń. I pierwsza bramka w barwach Zagłębia. Tutaj polowała Przywara na przechwyt. Znowu strata. 13 strata. Podanie. Bujnochowa. 9 bramka Słowaczki. To najlepszą, na kogo Państwo oddają swój głos. Jeszcze Zima próbowała, ale to już koniec. 35-16 ostatecznie. 19 bramek przewagi. 42 Karin Bujnochowa. Tak jest, zasłużenie Karin Bujnochowa. Ja pamiętam początek zeszłego sezonu, jak ona wchodziła do Zagłębia Lubin. A te jej początki nie były dobre, ale widać, że dobrze przepracowała tutaj też ten sezon.